Cześć moi drodzy, witam ponownie. Prócz propozycji na piłkę nożną, które wrzuciliśmy wczoraj i możecie je znaleźć w poprzednim filmie, przygotowaliśmy dla Was trzy zakłady na dzisiejsze mecze PLK oraz PHL. No dzisiaj dosyć skrótowo, bo rano przedstawiliśmy już kilka typów na naszej stronie, a czas goni. Krótkie analizy, krótkie strzały, żeby móc podzielić się z Wami naszymi propozycjami jak najprędzej. Pierwszą propozycją jest mecz PLK, w którym Gliwice zmierzą się z ekipą Miasto Szkła Krosno. Gliwiczanie po trudnym starcie sezonu w roli Beniaminka w ostatnich meczach prezentują się naprawdę nieźle. Zwycięstwa z Treflem i MKS-em na pewno dodały im wiarę we własne możliwości. Krosno z kolei jest już innym zespołem niż na początku sezonu. Bez trenera Barana i gra wygląda gorzej niż przed jego odejściem, a nadomiar złego w ostatnim spotkaniu kontuzji doznał kluczowy zawodnik Szwed Gadefors. GTK ma lepszych obcokrajowców od Krosna, nieco szerszy skład, zwłaszcza wśród Polaków, jest w lepszej formie i gra u siebie. Sześciopunktowy deficyt z pierwszego meczu tych drużyn może zostać tutaj odrobiony i zapewne taki też jest cel gospodarzy na dzisiejszy mecz. Krosno niczym nie imponuje w ostatnim czasie, a absencja Gadeforsa to bardzo duże osłabienie. Nasz typ to zwycięstwo gospodarzy po kursie 1,55 z oferty Fortuny. Drugi mecz, który wzięliśmy pod lupę, to Turów Zgorzelec ze startem Lublin. To jedne z najbardziej ofensywnych drużyn w polskiej lidze koszykówki. Po obu stronach parkietu jest nakręcane niesamowite tempo, a główną bronią obydwu drużyn są rzuty trzypunktowe i snajperskie wyczyny ich liderów. Co tu dużo mówić, czeka nas tutaj ofensywne, otwarte spotkanie nakręcane przez Ayersa i Washingtona. Przewidujemy spory chaos i dość zaciętą rywalizację, więc handicap strony gości również wydaje się być sensowny. Propozycją na ten mecz jest jednak powyżej 160,5 punktów po kursie 1,70 z oferty Totolotka. Z samych statystyk wychodzi nam tutaj niemal 167 punktów, a dodatkowo należy wziąć pod uwagę kiepską obronę, no i dosyć wąską rotację na kluczowych pozycjach. Te dwa zespoły muszą grać szybko i overowo, a o końcowym rezultacie zadecyduje po prostu lepsza skuteczność. W polskiej hokej lidze natomiast wybraliśmy mecz Orlika Opole z Naprzodem Janów. Opolanie rozstrzelali nam się ostatnio i grają bardzo miły dla oka hokej. 5-1 z Bytomiem, 3-5 z Katowicami, 5-2 z Nowym Targiem. Gracze Orlika walczą o czołową szóstkę i zwłaszcza w ofensywie prezentują się bardzo dobrze. Jednocześnie nie można zapominać, że grając tak naprawdę na 3-5 przy takim maratonie meczów, z jakim mamy do czynienia obecnie, łatwo o chwilę dekoncentracji i potknięcia. Janów, jak to Janów, jak im się chce, to są w stanie się postawić, ale w przeważającej większości meczów widać, że im się nie chce. Wiek niektórych zawodników również odgrywa tutaj swoją rolę. Jednocześnie nie jest tak, że naprzód nie jest w stanie złożyć kilku akcji w meczu, czy wykorzystać nadarzające się okazje w przewadze. Nasza propozycja na ten mecz to powyżej 6,5 bramek po kursie 1,53 z oferty Fortuny. Ostatnie wyczyny obydwu drużyn, forma napastników Orlika, Baranika czy Kisielewskiego, napawają optymizmem. Jednocześnie trudno nam uwierzyć w pełną koncentrację przez 60 minut spotkania, jeżeli wynik będzie w pełni pod kontrolą. Head to head między tymi drużynami w ostatnich spotkaniach również wygląda sensownie, w tym sezonie 4-5 oraz 5-3 dla Orlika. W pozostałych meczach polskiej hokej ligi nie będziemy za bardzo kombinować, nie mamy dla Was żadnych wyraźnych sugestii. Unia Oświęcim powinna poradzić sobie z Polonią Bytom, ale Bytomianie w ostatnich meczach zaprezentowali się lepiej niż jeszcze 2 tygodnie temu, chyba wrócili do regularnych treningów. Oświęcimianie mają trochę problemów z kontuzjami, poza tym łatwiej im się gra z pozycji underdoga, a nie faworyta. Proponowane kursy są zdecydowanie za niskie. W Gdańsku Stoczniowiec ma dużą szansę na sprawienie niespodzianki i nawiązanie walki z Krakowią, która jest pod formą. Mimo korzystnego wyniku z Katowicami, zespół Pasów wcale się nie zaprezentował w jakiś wybitny sposób. Jednocześnie do gry wrócił Sikora i Dziubiński, więc tych atutów krakowianie znów mają sporo. Dla nas no bet, gdyż Krakowia jest chyba nieco zajechana, a Stoczniowiec popełnia za dużo błędów w obronie w ostatnim czasie. Mecz JKH z Podhalem to jak zwykle mecz walki, mecz pod tekstami. Być może under bramkowy byłby tutaj niezłym rozwiązaniem, ale widać, że gracze obydwu drużyn ciężko znoszą mecze co kilka dni i nie wiemy, czy zregenerują się na tyle szybko i skutecznie, by racjonalnie to ocenić. Dla nas pachnie remisem. To by było na tyle. W poprzednim filmie są propozycje na piłkę nożną. Na stronie z rana dodaliśmy fajne typy na PLK i jeden również na PHL. No i tutaj również propozycje wydają się bardzo fajne, więc grzechem byłoby się z Wami nie podzielić. Wiadomo, jak to bywa w sporcie. Pamiętajcie, że to są nasze sugestie. Wy możecie z tego korzystać albo kompletnie to olać. Ostateczna decyzja zawsze należy do Was. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce zgarnąć 30 zł od Fortuny bez żadnych własnych depozytów, wystarczy zarejestrować się z linku w opisie filmu, podczas rejestracji wpisać kod promocyjny Obstawiamy i można cieszyć się bonusem na start. W opisie dodaliśmy dwa pozostałe bonusy przygotowane przez legalnych bookmacherów, link do naszej strony i do naszego fanpage'a, więc osoby zainteresowane właśnie tam odsyłam. Na dół do opisu filmu. Na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.